Czołem, kolejna para spodni. Niestety bardzo fajnym, lecz mało popularnym kamuflażu kurtek Mandrake. Tym razem spodnie firmy Helikon, firma polska. Kupiłem je dla porównania z posiadanymi wcześniej OPS-ami i dlatego, żeby mieć spodnie, które powiedzmy nie wyglądają aż tak bojowo. Na to można zwrócić uwagę, nie ma tutaj kieszeni na... Czy jest kieszeń na ochraniacze z przodu, piankowe, ukryte. Nie ma zewnętrznych ochraniaczy, tak jak w poprzednim modelu, który pokazywałem. Dwie kieszenie, duże cargo, ściągane na gumkę, zabezpieczone guzikiem. Dwie małe kieszonki, tutaj tak zwany utility pockets. Dwie duże kieszenie z przodu, kieszenie z tyłu zamykane na guziki. 1, 2. Widzicie, mało używam tych kieszeni. Też jest zamknięte. Oprócz tego mamy dwie małe kieszonki tutaj na nogawkach. No jest to krój CPU, CPU Helikona. Generalnie niewiele się tutaj zmieniło. Spodnie są w sprzedaży prawdopodobnie dlatego, że cena jest bardzo wysoka. A cena jest bardzo wysoka dlatego, że kamuflaż jest licencjonowany i te same spodnie w reflektarni kosztują połowę taniej. Dla porównania z OPS-ami materiał wydaje się dosyć, jest to cienki ripstop. Nie są aż tak niewygodne podczas siadania i pisania, dlatego że nie ma w nich tych welkro pod kolanem, które trzymają ochraniacze. Natomiast ogólne wrażenie tych spodni, również musiałem zamówić rozmiar large, teraz powiem dlaczego. Są jakby tańsze. Przez tańsze rozumiem nie sam koszt, tylko wrażenie z znoszenia ich na sobie. Dlaczego zamówiłem rozmiar large? Normalnie noszę rozmiar medium. Wszystkie moje spodnie Helikona są medium. Te zamówiłem large, dlatego że poprzedni krój CPU, który zamówiłem właśnie w kamuflażu Flectarn, po zamówieniu medium okazał się bardzo ciasny w nogawkach. Teraz w nogawkach jest fajnie luźno, można spokojnie biegać, skakać, latać, pływać. Natomiast w pasie muszą mi pomóc ściągacze, gdyż pas jednak jest nadal w rozmiarze medium. Natomiast nogi niestety w kroju CPU medium nie działa. Wygląda jak w ten sposób. Jak już mówiłem, jest to mój chyba ulubiony kamuflaż. Niestety nie załapał jakby na rynku, a szkoda, gdyż sprawdził się bardzo fajnie w Snowdonii. Robiliśmy różne testy. No niestety ciuchów w tym kamuflażu dostęp jest bardzo mały. Są oczywiście podróbki, czy z AliExpressu, czy polska firma Tesla również robi w kamuflażu tam Snake. Oraz niemiecki Miltek robi w kamuflażu Mandra. Także jeżeli szukacie ciuchów w tym kamuflażu, to są dostępne. Polecam je trochę sprawdzić, gdyż oryginalne mają niezbyt jaskrawe kolory, ale poza tym wszystko w porządku. Dzięki.